Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego. Drodzy, już sam ten tytuł pokazuje nam bardzo wyraźnie to, że językiem oryginalnym Biblii jest język hebrajski i język grecki. My dzisiaj dzięki błogosławieństwu reformacji możemy poznawać Pismo Święte w naszych narodowych językach. Możemy czytać je w języku polskim, niemieckim, angielskim i w wielu tysiącach innych języków, na które dzisiaj Biblia w całości, czy to w jakichś fragmentach, została przełożona. Ale już to wprowadzenie pokazuje bardzo wyraźnie, że językiem oryginałów, na przykład dla Nowego Testamentu, jest język grecki. Ewangelia według świętego Jana jest napisana, czy została nam przekazana w świadectwie właśnie w języku greckim. No ale, pojawia się przecież pewne ale, dlatego że ewangelista Jan, umiłowany uczeń, jak sam o sobie będzie mówił, nie był Grekiem. Co więcej, greka nie była z pewnością językiem, który znał od dzieciństwa. Był językiem, którego musiał nauczyć się w toku zwiastowania Ewangelii. Jak mówią różnego rodzaju komentarze, Ewangelia Jana z jednej strony jest Ewangelią najprostszą, jeśli chodzi o język grecki. To znaczy jest tutaj najmniejsza ilość słownictwa, najmniejsza ilość zwrotów. Język, no bardzo wyraźnie widać też, że zawiera wiele odniesień do struktury języka hebrajskiego. Natomiast to nie jest tak, że jeśli ktoś zwiastuje Ewangelię w innym języku, automatycznie nie jest w stanie w pełni wyrazić tego, co rzeczywiście się wydarzyło. Jeden z wielkich teologów protestanckich XX wieku powiedział, że dzięki temu, iż nauczył się języka angielskiego, mógł w sposób dobry i w pewien sposób prostszy przekazać ludziom to, co dla wielu było trudne, kiedy było to pisane w języku niemieckim. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali wejrzeć troszeczkę w różnego rodzaju warstwy językowe, czy po prostu w słownik języka greckiego, by zobaczyć, jak można pewne rzeczy odczytywać i jak czas sprawia, że może dobrze, a może źle spoglądamy na pewne fragmenty Ewangelii według świętego Jana. Chciałbym, drodzy, byśmy dzisiaj rozpoczęli od słowa Żydzi. Ono pojawia się na kartach Ewangelii Jana wiele razy i muszę powiedzieć, że wiele razy wywoływało we mnie zdziwienie. Czytamy na przykład w 7 rozdziale Ewangelii Jana w wierszu 1 takie słowa. A potem chodził Jezus po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Dalej na przykład w 10 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, tak mamy w 31 wierszu. Żydzi znowu naznosili kamienie, aby go ukamienować. Zastanawiałem się, jak to jest. No bo przecież, Jezus jest Żydem. Wszyscy apostołowie są Żydami. Cała akcja dzieje się w świecie żydowskim. Jezus chodzi, otacza się Żydami i naraz Żydzi zamierzają go zabić. Muszę wam powiedzieć, że trochę gdzieś gubiłem się i myślę, że pewną odpowiedzią, którą znalazłem w wydaniu interlinearnym, które polecam. Otóż ten sam fragment, 7 rozdział, 1 wiersz, czytamy. I potem chodził Jezus po Galilei, nie bowiem chciał w Judei chodzić, bo usiłowali go Judejczycy zabić. Otóż słowo hoi judaioi możemy czytać jako Żydzi, możemy również czytać jako Judejczycy. I teraz pierwsze wezwanie dla wszystkich, którzy teraz będą chcieli czytać Ewangelię Jana. Kiedy powinniśmy czytać Żydzi, a kiedy powinniśmy czytać, albo czy może powinniśmy czytać Judejczycy? Bo kiedy prześledzimy sobie te fragmenty, to wydaje się bardzo logiczne, że rzeczywiście w 7 rozdziale, w 1 wierszu, kiedy wymieniona jest kraina geograficzna Galilea i Judea, to może rzeczywiście chodzi o Judejczyków. Może to Judejczycy zamierzali zabić Jezusa, ale pytanie, czy każdy fragment tak możemy potraktować. Chciałbym, żebyśmy też spojrzeli troszeczkę historycznie. My spoglądamy dzisiaj na Izrael jako na państwo i bardzo często odnosimy to do historii Izraela, którą trzeba powiedzieć, że jako jedna państwowość wcale nie trwała zbyt długo.
przecież już po śmierci Salomona Izrael rozpada się na dwa królestwa. Królestwo, które my nazywamy północą, i królestwo Judy. Królestwa, które rywalizowały z sobą. Królestwa, które nie do końca się lubiały, tak delikatnie można powiedzieć. I to wszystko sprawia, że gdzieś ten podział na północ i południe, na północy mamy przecież Galileę, na południe mamy Judeę, na pewno w tych ludziach pozostaje. Królestwo północne upada w 722 roku. My bardzo często mówimy o niewoli babilońskiej, ale przecież niewola babilońska to jest późniejszy okres i dotyczy już upadku królestwa Judy. I tak sobie pomyślałem, nie wiem czy dobrze, że przecież Jezus jest Galilejczykiem, Jan jest Galilejczykiem, wszyscy apostołowie są Galilejczykami i może gdzieś ta pewna niechęć Galilejczyków do Judejczyków i wzajemnie znajduje również swoje odzwierciedlenie w Ewangelii Jana i może rzeczywiście ta niechęć do Judejczyków sprawiła, że Jan po prostu ją wyraża. To Judejczycy są tymi, którzy chcą kamienować, to Judejczycy są tymi, którzy chcą zabić Jezusa. Ale pytanie właśnie, czy zawsze możemy słowo hojudajoj tłumaczyć tylko i wyłącznie jako Judejczycy? Myślę, że nie. Natomiast warto o tym pamiętać, zwłaszcza dlatego, że w późniejszym okresie dość łatwo przyszło nam, idąc tropem tego tłumaczenia, kiedy tłumacze biblijni, jak widzimy, słowo hojudajoi zastąpili słowem, czy przetłumaczyli jako Żydzi, no dojść do takich dość niebezpiecznych tłumaczeń, kiedy całą winę za śmierć Jezusa zaczyna się zrzucać na Żydów. Niestety chrześcijaństwo ma tutaj dość bogatą tradycję powoływania się na teksty biblijne, no, które kończyły się niestety tragicznie dla Żydów. I nie mówimy tu tylko o pierwszej krucjacie i całym późniejszym okresie. Musimy pamiętać, że już za Teodozjusza dochodzi do pierwszego spalenia synagogi przez chrześcijan. I kto wie, czy gdzieś takie spojrzenie, że to Żydzi zamierzali zabić Jezusa, to Żydzi chcieli go ukamienować, nie przyczyniało się do tego, że no, tak, a nie inaczej potem wygląda historia stosunków czy relacji pomiędzy chrześcijanami a Żydami. Dlatego, drodzy, kiedy czytamy Ewangelię według świętego Jana, weźmy sobie gdzieś z tyłu głowy, nośmy takie zapytanie, ilekroć zobaczymy słowo Żydzi, czy w danym miejscu powinno być Żydzi, czy powinno być Judejczycy. Drodzy, kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, kiedy czytamy Ewangelię według świętego Jana, jest liczba 7. Nie chodzi tutaj o samą liczbę, którą wymawiamy. Natomiast o to, że kiedy czytamy w różnego rodzaju komentarzach, zwraca się uwagę na symbolikę czy na znaczenie liczby 7 właśnie u Ewangelisty Jana. No bo przecież mamy 7 znaków czy 7 cudów Jezusa, mamy 7 słów Jezusa na krzyżu. No i gdzieś w tej całej symbolice próbuje się pokazywać czy zwracać uwagę na znaczenie liczby 7. Jako liczby, która w tamtym okresie miała ogromne znaczenie właśnie symboliczne, nie chcę powiedzieć wręcz magiczne, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o chrześcijaństwo. Ale trzeba też sobie powiedzieć chyba o tym, że jest coś w Ewangelii, co dzisiaj już do nas nie przemawia. To jest właśnie symbolika liczb. Ja wiem, że tutaj bibliści i komentatorzy od razu być może rzucą się na mnie i powiedzą, to nieprawda, ale jestem głęboko przekonany o tym, że w dzisiejszym czasie my już nie żyjemy symboliką liczb. Możemy oczywiście w komentarzach biblijnych czytać o znaczeniu symbolu liczby 7. Możemy w takim czy innym komentarzu czytać o znaczeniu innych liczb, które pojawiają się na kartach Nowego Testamentu. Natomiast, drodzy, jest coś takiego jak symbol, który już nie żyje. Symbol, o którym możemy czytać. Symbole mają to do siebie, że mogą rodzić się, powstawać, żyć, ale też umierać. I to wcale nie oznacza, że przez to Ewangelia Jana jest uboższa. My ją po prostu dzisiaj nieco inaczej czytamy i odczytujemy. I to, myślę, jest absolutnie gdzieś wpisane
w samą Ewangelię Jana, że takie czy inne sformułowanie świadectwa trafia inaczej do różnych ludzi. Ja to mówiłem w pierwszym wykładzie. I trzeba chyba sobie też powiedzieć, że właśnie symbolika liczby 7 jest już dzisiaj dla nas symboliką martwą. Kolejnym punktem, na który chciałbym zwrócić uwagę w dzisiejszym wykładzie, są słowa Jezusa: ja jestem. I myślę, drodzy, że tutaj żadne tłumaczenie nie jest w stanie oddać nam tego, co za tymi słowami kryje się, ale też jak na to słowo reagowali ci, którzy ich słuchali. Oczywiście my dzisiaj czytamy w języku polskim, możemy sięgnąć do języka greckiego, gdzie przeczytamy ego eimi, ale przecież Jezus był Żydem. Te słowa były wypowiadane albo po hebrajsku, albo po aramejsku. Pamiętamy, że Żydzi nie wypowiadają imienia Bożego. Zawsze, ilekroć w Starym Testamencie mamy te słowa zapisane w JHWH, Żydzi zastępują to automatycznie innym sformułowaniem. I myślę, że słowa Jezusa wypowiadane w różnych miejscach działały jak płachta na byka na tych, którzy tych słów słuchali, właśnie dlatego, że za tymi słowami kryła się cała moc i przesłanie związane z wypowiadaniem Bożego imienia. To bardzo wyraźnie widać właśnie w 10 rozdziale, w 31 wierszu, czy od 31 wiersza, gdzie czytamy: Żydzi znowu naznosili kamienie, Żydzi czy Judejczycy, aby go ukamienować. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego, za które z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. To jest bardzo dobitne pokazanie tego, czego żadne tłumaczenie nie będzie w stanie nam przekazać. I być może, kiedy będziemy czytać, właśnie wtedy, kiedy dochodzi do różnego rodzaju sporów, kiedy czujemy ogromne poruszenie, kiedy ludzie tam zgromadzeni zaczynają zbierać kamienie, to musimy wiedzieć, że właśnie za tymi słowami kryje się nie tylko sformułowanie ja jestem, ale za tym sformułowaniem, że za tą wypowiedzią idzie cała moc tego, co kryje się w Bożym imieniu. No i tu jest bardzo jasno powiedziane. To właśnie za bluźnierstwo, bo tak to musiało brzmieć w uszach słuchających, no Jezus niemalże ocierał się wiele razy o śmierć. Drodzy, niech te słowa Jezusa, ja jestem, będą dla nas też wyjściem do ostatniego punktu naszego dzisiejszego wykładu. Słowa, których, tak jak mówię, dla mnie żaden język nie jest w stanie oddać tego, jak w zasadzie one były wypowiadane, jak musiały działać na tych ludzi. To jeszcze taki kolejny fragment z 5 rozdziału od 18 wiersza. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. To jest bardzo ważny punkt, dlatego że, drodzy, kiedy czytamy Ewangelię Jana, musimy jakby wrócić troszeczkę do pierwszego wykładu i przypomnieć sobie, że to jest Ewangelia, która powstaje już z pewnej perspektywy czasu. Po pierwsze, ewangelista Jan musi pewne sformułowania przemyśleć. Ma na to też czas. Pisze do określonej grupy chrześcijan. To nie jest kronika spisana bezpośrednio po tych wydarzeniach, ale jest to świadectwo zebrane kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach. Kościół chrześcijański żyje już swoim życiem. Pewne elementy, czy to liturgiczne, czy to życia Kościoła, no po prostu są już elementem powszednim, którym Jan nie musi tłumaczyć. Ale właśnie teologia jest tym, co bardzo wyraźnie przebija przez język Ewangelii według świętego Jana. Chodzi o sformułowania, których Jan używa, chociaż używa ich najmniej z wszystkich ewangelistów, to myślę, że bardzo dobrze i dokładnie dobierał takie, które niosą w sobie niesamowitą głębię. Ale też Jan, można powiedzieć, położył podwalinę pod zrozumienie tego wszystkiego, czym później stanie się w chrześcijaństwie
dogmat o Trójcy Świętej. My dzisiaj zagłębiamy się w jeden tylko i wyłącznie fragment, który bardzo mocno przebija przez całą Ewangelię, pokazującą Jezusa Chrystusa jako Boga. To musiało działać na Żydów jako płachta na byka, czy jak płachta na byka, ale też w świecie chrześcijańskim było też próbą zrozumienia tego wszystkiego, kim Jezus jest. Nie tylko kim Jezus był, ale kim Jezus jest. Dlatego Jan zaczyna swoją Ewangelię od prologu, który pokazuje Jezusa jako słowo, jako logos, jako zasadę, ale przecież pokazuje jako Boga. Wielokrotnie, idąc przez tekst Ewangelii według świętego Jana, będziemy widzieli Jezusa jako tego, który jest Bogiem. A kulminacyjnym punktem tego wszystkiego będą słowa Jezusa, które mamy zapisane w 10 rozdziale, w 30 wierszu, kiedy Jezus powie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Na kartach Ewangelii świętego Jana nie znajdziemy słowa Trójca. W ogóle tego słowa nie znajdziemy na kartach biblijnych. To jest sformułowanie teologiczne, które w języku greckim powstaje trochę później. Później też wchodzi do języka łacińskiego. Ale nie da się dzisiaj zrozumieć rozważania, czy dogmatu, czy tego wszystkiego, co dzieje się w starożytności, co doprowadzi do powstania dogmatu o Trójcy Świętej bez odniesienia do Ewangelii według świętego Jana. Oczywiście we wszelkich sporach teologicznych, które i wtedy, i dzisiaj miały miejsce, no zarzuca się wręcz czasami, że ewangelista Jan tworzy rzeczywistość, której nie było. Ale tak jak powiedziałem, ewangelista Jan składa swoje świadectwo już z perspektywy kilkudziesięciu lat. To jest też czas, który pozwala pewne rzeczy, pewne wydarzenia, pewne słowa zupełnie inaczej zrozumieć i pojąć. I myślę, że tak jak każdy z nas rozumie, że czas daje człowiekowi inną perspektywę, tak właśnie czas sprawił, że Jan mógł nie pisać czy składać świadectwo nie tyle jako kronikarz, ale jako ten, który chce każdego z nas prowadzić i zaprosić do zrozumienia nie tylko historycznych wydarzeń, ale tego wszystkiego, co gdzieś za słowami, za czynami, za cudami dzieje się przecież dla każdego z nas. Dlatego, drodzy, to jest zaproszenie do tego, by pójść za Jezusem. Za Jezusem jako Mesjaszem, za Jezusem jako życiem, za Jezusem jako Słowem, za Jezusem, który mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Niech więc te słowa, drodzy, będą też dla nas zaproszeniem do tego, by posłuchać kolejnego wykładu, którym chciałbym zakończyć też cały nasz mini cykl i w którym chciałbym, byśmy spojrzeli sobie na ostatnie dni śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszam do kolejnego wykładu.